Rysunek przedstawia dwa równoległe przewodniki, których odległość jest równa T, prostopadłe do płaszczyzny rysunku. Płyną w nich prądy I1 oraz I2, płyną od nas, płyną w głąb rysunku. Wokół każdego przewodnika powstaje pole magnetyczne. Rysuje linię pola magnetycznego wytworzonego przez pierwszy i drugi przewodnik, linie, które przechodzą przez środek odległości między przewodnikami. Za pomocą reguły śruby prawoskrętnej ustalam zwrot pierwszej i drugiej linii pola magnetycznego. I wiem o tym, że indukcja pola magnetycznego jest styczna do tych linii, które narysowałem. W punkcie będącym środkiem odległości między przewodnikami będziemy mieli sytuację taką, że B1 jest skierowana pionowo w dół, natomiast B2 jest skierowana pionowo w górę. Wartość indukcji magnetycznej wypadkowej jest równa różnicy wartości indukcji magnetycznych składowych, czyli B równa się B2 minus B1. Korzystam teraz ze wzoru na indukcję pola magnetycznego wytworzonego przez prąd płynący w przewodniku prostoliniowym, wzór, który ma z lewej strony ekranu. I tak, B2 jest równe stosunkowi I2 do 2pi razy R, czyli D pół, oczywiście na początku mi 0, a B1 jest równe mi 0 razy I1 przez 2pi R, czyli 2pi razy D dzielone przez 2. W obu przypadkach w mianowniku można skreślić dwójki, upraszczają się one. Wyciągamy przed nawias to, co zostało poza prądami. W nawiasie mamy różnicę natężeń prądów. Podstawiając dane, znajdujemy wartość indukcji magnetycznej wypadkowej. Ale mamy do rozwiązania jeszcze podpunkt B. W jakiej odległości od pierwszego przewodnika indukcja pola magnetycznego jest równa 0? Zwróćmy uwagę na to, że I1 jest mniejsze od I2, więc ten punkt, w którym indukcje się zrównają, będzie leżeć bliżej przewodnika I1. Oznaczyłem tę odległość przez X. Rysuję dwie linie pola magnetycznego przechodzące przez ten punkt, a pochodzące od prądu I1 oraz I2. Ustalam zwrot linii pola magnetycznego, a następnie rysuję indukcje magnetyczne. B1 będzie skierowana w dół, B od prądu I2, czyli B2 będzie skierowana w górę. Zachodzi równość B2 równa się B1. Indukcja wypadkowa ma być równa 0. Podstawiam za B1 i B2 wzory. Zwróć uwagę. I2 dzielone przez 2pi R. R od I2 jest równe D mniej X. Natomiast od I1 odległość jest równa X, czyli mamy I1 przez 2pi X. Z obu stron można uprościć to, co podświetliłem na czerwono. Obie strony upraszczam i otrzymuję taką proporcję. Proporcji tej mnożę przez siebie wyrazy skrajne, pozbywając się nawiasu. Z prawej strony minus x i 1 przenoszę na lewą, x wyciągam przed nawias, z prawej zostało tylko d i 1, dzielę i znajduję wartość x.